Rzeka Radunia jest lewym dopływem Motławy i liczy sobie ponad 100 km długości. W kaszubskim odcinku rzeka ma charakter podgórski, o dość dużym spadku i wartkim nurcie. Mijając Pruszcz Gdański, bieg rzeki jest podzielony. Część wpływa naturalnym korytem na obszar Żuław, gdzie po około 10 km w okolicy miejscowości Krępiec wpada do Motławy. Druga część płynie kanałem Raduni, zbudowanym w XIV wieku przez Krzyżaków. Ze względu na dużą różnicę wysokości, na początku XX wieku na Raduni zbudowano sieć elektrowni wodnych służących do zasilania Gdańska. Tworzą one tzw. system kaskadowy, co oznacza, że muszą pracować jednocześnie. Wszystkie elektrownie są sprawne do dziś, a większość zachowuje swoje oryginalne wyposażenie. W latach 1807-1814 między Straszynem a Widlinem na Raduni przebiegała granica wolnego miasta Gdańska. Większość odcinków Raduni nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej. W 2009 roku powstał szlak elektrowni wodnych Raduni ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego.